Tomek Kowicki z Łowika. Jesteśmy na targach Music Messe 2012. Przed nami seria Pro Series, jest to seria koreańska. Mamy tutaj takie klasyczne modele jak Canvas, jest Corvetta, tutaj akurat model sześciostrunowy, pięciostrunowa. Oczywiście te Corvetty dostępne są w egzemplarzach i jako modele z Jesionu, i jako z Babingi. Tutaj akurat mamy tylko modele z Jesionu. Nowy model, który szedł w tym roku, to jest Streamer 41 Bass Neck True. Oczywiście też nie może zabraknąć takich modeli jak Streamer LX. Tutaj mamy wersję czterostrunową, akurat pięciostrunową. Tutaj akurat przed nami model Streamer Stage 1, jest to model Neck True, nowość na rok 2012, bardzo ładne wykończenie. Jak widać tutaj akurat na wysoki połysk w kolorze czarnym, aktywne pick-upy, osprzęt Warwicka, mostek dwuczęściowy, także z możliwością ustawienia dosłownie w każdej płaszczyźnie. Nasze rozwiązanie, jeśli chodzi o elektronikę, także tutaj szybki dostęp do elektroniki. Bas jest aktywny, także w przypadku potrzeby wymiany baterii, bardzo szybki dostęp. Tak samo ustawienie basu, szybki dostęp do preta regulującego gryf. Oczywiście bas jest na osprzęcie Warwicka, także też klucze tutaj. To są elementy, które są zarówno w Warwickach produkowanych w Niemczech. Także tutaj, jeśli chodzi o osprzęt, na dobrą sprawę jest to samo, co Warwicki produkowane w naszej manufakturze w Martenkirchen. Jest to bas, tak jak już wspomniałem, Neck True. Tutaj akurat gryf jest klonowy. Pick-upy Mac. Tutaj w układzie JJ, czyli taki klasyczny jazz bas. Bas jest bardzo, 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 jeśli chodzi o ogrywalność, bardzo dobrze ustawiony. Nasze fabryki w Korei to są fabryki, z którymi bardzo długo już współpracujemy, także jeśli chodzi o jakość, naprawdę jest to bardzo, bardzo dobre wykonanie. Możemy przejść za chwilę do następnych modeli. Następnymi modelami będą basy z wersji Rock Bass, także za chwilę do tych basów przejdziemy.